znowu mówimy stawy u Kuleszy, ale teraz numer 2. Taktyka, bombka, zaraz sobie dołożę kukurydzę, będziemy strzelać bombką kukurydzą, na bombkę kukurydzą i paletem. Na razie jakieś obcierki mamy, mamy w razie czego zestaw zrobiony na palet Wagler, będziemy się uczyć dzisiaj tej metody. Ania też sobie łowi, też będzie nagrywać, miała już jedną rybę w drugim rzucie, ryba urwała jej przypon. Także zaczyna coś się dziać, miejmy nadzieję, że będzie git. Dzisiaj mamy trochę do posiedzenia, pogoda ma być, także zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że coś będzie się działo. Weźmy sobie przypon, bo moim zdaniem na razie lepiej będą działać kulki. Także zobaczymy na kulkę. Zarzucimy sobie bombkę. Strzelimy. Zobaczymy, co będzie się działo. Miejmy nadzieję, że będą brały. Strzelamy sobie procą. Na razie sobie strzelamy samym paletem. Co 5 minut strzelamy jeden koszyczek. Co jakieś tam obcierki miałem. A na razie tylko obcierki. Ania miała już tam jakieś też jedno branie takie pewne, bo miała rybę i niestety żyłka jej się zahaczyła podpórkę i urwała przypon. Zmieniliśmy przypon. No i czekamy dalej. Dzisiaj ma być patelnia, więc zobaczymy, może dzisiaj pellet Wagler spróbujemy. Też nigdy nie łapałem, trzeba gdzieś się pouczyć. O, właśnie mieliśmy podciągnięcie szczytówki, co chyba widzieliście. No co, próbujemy. Na razie mamy przypon z igłą, później może zacznę strzelać kukurydzą i będziemy testować kukurydzę. Mamy rybkę. Płytko musi być strasznie. I ale jest jakaś knaga chyba. Jednak kulkę dała radę. Na razie strzelanie paletem dało ryby. Samym paletem. Nie jeszcze. Ja ją podniosę do góry, jak mogę? Ja ją podniosę, tylko żeby... Żebyś tylko zrobiła tak, żeby nie podnosić sztycy, tylko tak nad wodę, żeby on w razie czego nie miał jak wyskoczyć. Może stań się z tej strony. No będzie mi łatwiej, bo ja na lewą rękę w razie czego przejmę od siebie ten odbierak.
sięgniesz, ty co? Nie musisz bliżej trochę stanąć? Sięgnie. Dobra, będzie na to. Chodź podzierać. Weź ten wentyl ode mnie. Boże, jaki wielki. No, ale to się płaci. Nie podkręcę, bo połączę sztukę. Połóż, oprzyj mi tak o. No to z siatką iść. Dobra, jestem. Strzelamy. Zobaczymy, gdzie to trzeba wrzucić. I wrzucamy kulkę. Kulkę mi zawinął. Najpierw sobie założymy kulkę. Jednak kokuś męta. Tak jak działa wszędzie, tak i działa i tu. Nie poplątał jeszcze. Zaraz chwilę. Trzeba zobaczyć, co tu się stało. Przypnę się splątał tylko. O, dobra. To mamy. Zakładamy igiełka. Cyk. Taka kuleczka. Na taką kuleczkę wziął. Strzelimy sobie paletem. Dwaczkę połamiemy. Mniej więcej w to miejsce trzeba wrzucić. No, spróbujemy do naszego łowienia dołożyć kukurydzę, bo na razie się coś nic nie dzieje. Także zaczniemy teraz strzelać kukurydzą. Co to jest? Amur. Oho, to teraz będzie rola. Nie. Tylko muszę poluzować hamulec, bo amur to zaraz od brzegu to pójdzie fest. No. Ale jakoś nie walczy, tak jak powinien. No właśnie, o tym mówiłem. Mówię, zanęcę kukurydzą, może coś wejdzie. I
i warsztat Amourek. Strasznie w ten brzeg tu wali. Już będzie? Dobra, nie? Jeszcze nie. Się zmęczy, to wjedzie. Już. Wypiął się, uciekł. No. Wypiął mi się pod wierakiem i uciekł. No ale był. No, także był Amourek i uciekł Amura. Ale źle go podebrałem i uciekł. Haczyki bezzadziarowe. To się wypiął i uciekł. Dobra, zakładamy kukurydzę. Na kukurydzę wziął. Zakładamy kukurydzę i łowimy dalej. Bez ryby siedziałem. O, dobra. Zarzucimy sobie. Już i czekamy na następną. Następną na bombkę. Na kukurydzę właśnie chciałem dostrzelić. Nie wiem, czy nie będzie drugi Amur. Tego może już się uda podebrać, nie jak kaleka. No, jak widzieliście, chciałem dostrzelić. Już nawet miałem gotowy ten koszyczek z procy i Amur wziął. Zastrzelimy sobie i z nim zarzucimy. Na kukurydzę Amurki weszły. Już drugi, tamten się, znaczy wypiął się w podbieraku w sumie.
Dobra, teraz zarzucimy. Idę zjeść jakąś bułę, bo miałem właśnie niestety bułkę. Głodny zrobiłem i nagle Amur wjechał następnie. Ale zacząłem strzelać kukurydzą i kukurydzę na woz zakładać, więc chyba ta kukurydza tu jednak będzie robić robotę. Karpia może nie ma, a Amury wjechały. Przydałoby się, żeby na moje ćwierćwiecze, czy bo dzisiaj mam godzinę, złowić 25-kilogramowego karpia. Takie marzenie. Największy tutaj złowiony na tym stawie rekordzista ma 22 kg. Kurde, jeszcze się spięło. Jak widzieliście, mieliśmy rybkę. Niestety spadła. Jeszcze zostało nam jakieś 30 minut łowienia i będziemy się zwijać. Kiepsko to dzisiaj wypada. Na metodę jedna ryba, która w sumie urwała przypon przez to, że żyłka się zahaczyła ani o podpórkę. U mnie 4 ryby. Jedna spadła. 3 teoretycznie wyciągnięte, bo Amur to mi w sumie tylko wypiął się i spod bieraka mi wypłynął. No i co? Kiepsko! Ostatnią rybkę przed chwilą Ania też miała, ale urwał znowu przypon. Amur. W zasadzie to mógłby się wypiąć chyba. Żerek będzie mokry, ale... No tak. No co, i urwała Ani przypon. A mi się spiął w podbieraku teraz. No i tak zaraz zwijam. Dzisiaj to by było na tyle. Za chwilkę wracamy do domu, już tutaj się pakujemy pomału. U mnie niestety 2 przyfony zerwane, nic nie udało mi się wyciągnąć. Patykowie kilka rybek udało się złowić. Generalnie spodziewaliśmy się coś więcej, ale generalnie jesteśmy zadowoleni. Czas wrócić do domu. Jeżeli podobał Ci się tutaj nasz filmik, zostaw łapkę, subskrypcję oraz dzwoneczek i zapraszamy do obejrzenia naszych kolejnych wypraw. Trzymajcie się, pa!